dotarła do nas paczka Hityn. Hityn się myje, więc niestety nie będzie w kadrze. No to i lepiej. Zresztą biorąc pod uwagę, jakie robi pozy, to bardzo lepiej. Nie jestem pewna, czy ktokolwiek chciałby oglądać kocią pornografię. Normalnie jak prezent noworoczny. O Jezu. Dobra, jesteśmy coraz bliżej celu. Prawie. Jestem ciekawa, czy tu coś widać, ale widać. Boże święty, ile można? O! Serio? Tak. No, to widać, widać, widać. Takie ładne rzeczy widać. I ten chciałby zobaczyć ładne rzeczy? O, proszę. Dziecko się umyło. Fit-rewolucja w czterech krokach. Spoko, Hityn. Jednym słowem będziemy fit. Tobie się przyda. Masz, możesz poczytać. Dobrze. Na to konto wyciągnęłaś nogę. Vegan Nerd. Moja kuchnia roślinna. Widziałam na necie, że ta książka jest tak ładnie wydana i ma tyle fajnych przepisów. Lasagna. Brzmi dobrze. Może nasz weganizm dzięki temu się polepszy. No i w końcu coś do czytania, tak poza. O Boże, Damon! O Jezus Maria. Ja wiem, że to jest typowy romans paranormalny i to będzie pewnie straszne, ale to jednak Damon. Śpiący giganci. Nawet nie wiedziałam, że ta książka jest tak ładnie wydana. I całkiem przystojny autor. Istota zła. Sporo dobrego o tym słyszałam, więc mam nadzieję, że takowe też będzie. I dziewczyna w lodzie. Znowu kolejna dziewczyna w tytule. Nie wiem, o co chodzi. I tutaj w sumie czytałam średnie recenzje. No, ale zobaczymy. Czyli dotarło jeszcze w tym roku 6 książek. Uśmiechnij się. Weź. Pokaż się. No, niestety, Hityn nie chce z wami rozmawiać.